Kaszubski Instytut Rozwoju to organizacja pozarządowa działająca już ponad 10 lat na terenie Kościerzyny, której celem jest inicjowanie aktywności społecznej, aktywności naszych mieszkańców, całych Kaszub można powiedzieć. I jedna z tych aktywności to właśnie powrót do dawnych zawodów, do robienia z bibuły kwiatów, które na Kaszubach były bardzo popularne. Dawniej w każdym domu można było takie kwiaty znaleźć, czy to pod obrazem Matki Bożej, czy to w jakimś innym miejscu. Panie, które dzisiaj uczestniczą w tym projekcie, są tymi ambasadorkami, aby dalej pokazywać tą sztukę, aby dalej promować tą sztukę, no i promować kulturę Kaszub. Nasze spotkania w Kaszubskim Instytucie Rozwoju są bardzo miłe. Jest tutaj wiele prac, ale też uśmiechu, zawiązały się przyjaźnie. Próbujemy też stworzyć coś nowego. Chcemy, żeby kontynuować nasze zajęcia. Zajęcia, które są dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli tworzymy coś, co jest tradycją. Zajmujemy się tworzeniem papierowych kwiatów różnego typu, wynikających z tradycji, ale też tworzymy kwiaty nowoczesne. Robimy kwiaty, które można spotkać w ogrodzie, czyli jakieś róże, chabry, słoneczniki, dzwonki. Po prostu zajmujemy się tworzeniem czy rozpowszechnianiem tej dawnej kultury, która była na Kaszubach. Papierowe kwiaty zdobiły męki pańskie, krzyże przydrożne, groby, kościoły. Też dawno temu w takich domach były figurki, które tworzyły ołtarzyki i te ołtarzyki też były zdobione papierowymi kwiatami. Też dawniej tradycją było, że w każdym domu kaszubskim były obrazy. Obrazy malowane na szkle, później obrazy drukowane i te obrazy też były zdobione papierowymi kwiatami. Cały komplet pań, które chętnie przychodzą, oglądają, tworzymy te kwiaty, pokazuję, jak je zrobić, ale też uwielbiam, kiedy panie tworzą własne inspiracje, tworzą coś nowego, niekoniecznie to, co było muzealne, ale to, co przydaje się w obecnej dobie, kiedy ludzie mają zupełnie inny wystrój wnętrz, kiedy potrafią stworzyć nowe kompozycje własne, te właśnie z bibuły stworzone po prostu trwają, nie więdną, wyglądają pięknie, naturalnie. Cały czas prowadząc zajęcia, kursy różnego typu, warsztaty, te kwiaty mają powodzenie. Bardzo dużo ludzi chętnie robi kwiatki. Kwiaty, które budzą uśmiech na twarzy pań, na twarzy dzieci. Każdy uwielbia wyjść z gotowym kwiatkiem, z gotowym produktem. No i to jest takie bardzo miłe, że ludziom się chce tworzyć.